No elo, witajcie widzowie, ja nazywam się Szymson i... Szymson? Chyba Sajmek, no Sajmek. I witam was w odcinku kolejnym z Wyspy Mrozu, więc tak. I odcinek nagrywałem w środę. Środę. Wtorek, już potem jak wrzuciłem odcinek. I ogólnie tak, główne informacje są takie, że... Nagrywam odcinki teraz na zapas, jako iż szkoła i w ogóle to chcę je teraz w ciągu przez wtorek i środę zmontować i przygotować je po prostu dla was, żebyście mogli je sobie spokojnie obejrzeć. Troszeczkę niefajny pomysł, ale no niestety, wiecie, taka sytuacja. Dobra jest taka, że najprawdopodobniej może 2-3 tygodnie będziemy chodzić do szkoły, bo podobno dostaliśmy taką informację od wychowawczyni. Nie wiem, czy naprawdę tak będzie, że 2-3 tygodnie pochodzimy, chociaż patrząc na to, że jest jesień, sezon grypowy, mnie w tej chwili nie męczy grypa, ale może tak być. Jedynie co mnie w tej chwili męczy, to alergia, ze względu na to, że wilgoci pleśnie. A ja niestety mam problem z wilgocią, no i no. No i co mogę powiedzieć? Dobra, może nie będę biegał normalnego jedzenia. Dotarliśmy do ambasady Tank i w dzisiejszym odcinku idziemy na... Czekajcie, sobie przypomnę, muszę zawsze sobie przypominać. Wydawał się znajomy tymczasowy obiekt. Wydaje się, że ten obiekt znajduje się na wschód stąd, czyli idziemy dzisiaj na wschód i tak. To już wszystko, całą ambasadę Tank sprawdziliśmy. Charles razem z innymi ludźmi, pracownikami stacji radiowej, wyruszyli do tymczasowego obiektu. Czy tam wysłani. I skuterami zostały przetransportowani, więc tak, całą ambasadę tak sprawdziliśmy. No cóż, trzeba iść dalej za Charlesem, trzeba się dowiedzieć, czy on żyje, czy jest w stanie nam jakoś pomóc uciec z tej wyspy. I według danych idziemy na wschód, tak. Bo w poprzednim odcinku strasznie dużo chodziłem po górach i znalazłem jego znak. Ale ja się szczerze nie spodziewałem, że aż tak będę szukał długo ambasady Tank. Ja myślałem, że to chodziło o jakiś inny obszar, ale na szczęście Rambexowi bardzo dziękuję za zapisanie tego w komentarzu. Dokładnie nie chodziło o północny wschód, a o wschód. Także bardzo mu za to dziękuję, za tą informację. No niestety czasami człowiek nie czyta komentarzy, jeśli ma dużo do roboty. Także no mówię, będą materiały na zapas, na ten tydzień, na czwartek i na następny tydzień. Może w ten weekend, jak wszystko się uda, może mi się uda zrobić live'a i nagrać też materiały na zapas. Bo mówię, jeśli wam się seria podoba, to nie będę jej zatrzymywał. Mi też się ją fajnie nagrywa, bo też dużo możemy się dowiadywać, a poza tym za niedługo po tej części będziemy nagrywać kolejną część. Jest, tu był Charles, dobra. No mówię, jak obstawiam, że kolejna część mapki, jak napisał Rambex, jest o wiele bardziej rozbudowana i ciekawsza. Znaczy, na pewno ciekawsza, nie wiem czy rozbudowana, może teraz dopowiadam przypadkiem. Ale na pewno z miłą chęcią będę nagrywał drugą część. Mówię, tutaj niestety jest parę błędów, ale jak twórca miał dużo na głowie, to jest to, ała, wiadome, ała, ała, proszę mnie zostawić. O nie. Bo spowolnie. Ej, przepraszam za ciąganie nosem, ale mówię. Leśnie katar i w ogóle, i to strasznie nie pomaga. Puh, teraz znaleźć tylko ten tymczasowy obiekt. Mam nadzieję, że tak przez to, że tak chodzę, go nie zgubiłem. Trochę bym wątpił. Ej, wait. Wait, bo czegoś mi to brakuje. Czekajcie, zaraz wrócę. Przepraszam widzowie, właśnie zobaczyłem, że nie włączyłem modyfikacji. Bardzo was za to przepraszam, ale mówię, jestem przez ten katar i w ogóle wszystko lekko opóźniony, także przepraszam was za to. Mam nadzieję, że za te 2 tygodnie wszystko znowu wróci do normy z moim nosem i w ogóle. Proszę nie mówcie, że to jest też jakiś... Jest, dobra. Już myślałem, że zgubiłem lokację, ale na szczęście... No, jesteśmy przy tym tymczasowym obiekcie. Dobra, teraz tam idziemy na jak najszybciej.
zgubić. Teraz najważniejsze, by zgubić te wszystkie potworki. Teraz liczyć na to, że tu jest wejście przez... Ała! O ty gnoju! Ty chytry konusie! No. Teraz... A, bo... Dźwięki, okej. Okay. Zobaczymy, czy nie ma żadnych potworków. No, są, ale... Ale dobra, jesteśmy w tymczasowym obiekcie. Dnia nie zrobię, bo nie mam piętro i recepcję. Czyli mamy piętro i recepcję. Dobra, czyli tu jest piętro i recepcja, dobra. Bardzo ciekawie zbudowany laptop. Ja też bym chciał, żeby mój komputer latał. Tam laptop. Dobra, idziemy do góry. Liczyć na to, żeby tu nic nie będzie. Oprócz zwłok oczywiście. Okej. Okay. Jest szurnięty pracownik. Mamy dokumenty. Tu nic nie ma. No, mogę się z tobą zgodzić, Rembek, że trochę mapa jest niedopracowana. Ale ja mówię, sam robiłem kiedyś mapę i sam... Sam jej nie dokończyłem. Mówię, jeszcze raz przepraszam za zaciąganie nosem, ale jestem, no... Okej. Okay. Wygląda to, że tu chyba wszystko sprawdziliśmy. Tutaj mamy... miksturki. Weźmiemy tylko te, które będą nam niewawne. I dobra, więc tak. No to czytamy, szurnięty pracownik. Otrzymaliśmy liczne zawiadomienia ze stacji meteorologicznej od jakiegoś szurniętego pracownika. Podobno został sam w stacji i prosi o natychmiastową interwencję służb snów w sprawie gwałtownego spadku temperatury. Nadzorca kazał ignorować telefon. No. Ja bym go posłuchał. Może i pił, ale... Może i pił, ale... Nikt mu nie zabroni, co nie? O, super, woda mi się skończyła w ogóle. Dobra. Dobra, wezmę, wiecie co, rzucę to natychmiastowe leczenie, bo mi tylko... O, oddało mi trochę życia, no i fajnie. Zobaczmy, czy na górze czegoś nie ma. No, za bardzo tu nic nie macie. O, jest. Ciekawego. Spadaj! No, dziękuję, żegnam. A nie, to jest, to normalnie było, dobra. Zobaczę wokół, czy tutaj nie ma nic tego ciekawego. O, jest. Książka z piórem. I zaklęty ogień, miecz 2. Znalazłeś easter egga. Rembex, dzięki. Ale szczerze, to ja się tego nie spodziewałem. Ale dziękuję za taki prezentik. Tutaj widzę, że można wejść. Przyciskiem. Dobra, pszenica się przyda, łuk, wędka. To się już raczej nie przyda. Piecyk. A, to jest skaner. I pewnie tutaj musi być karta. Tutaj mamy żelazny miecz, złote jabłko, rękopis. Rękopis niestety przeczytać się nie da, nawet wam to pokażę, jakby co. No, nie da się, tak mówię. To jest nie. Nie do przeczytania. Idziemy wyżej. Zobaczmy, co to jest. To jest też easter egg? Czy to jest czyś? Nie. Notatka Charlesa. O, to będzie potrzebne. Dobra. To musimy jeszcze czytać. Zgniłe mięso idzie. Z tyłu ktoś myśli, czy też idzie. I bierzemy notatki. Jest tak. Książka z piórem. Szurnięty pracownik. I czytamy notatki Charlesa. Mam nadzieję, że Charles jeszcze żyje, bo będzie nam potrzebna jego pomoc jeszcze. Czekajcie, tylko... O, ludzie. Ja w ogóle mam tutaj chusteczki higieniczne. Mam nadzieję, że mi się uda te 3 odcinki nagrać i do tego czasu akurat wyzdrowieję już na następne odcinki. Dobra, no to co? Lecimy, let's go, zobaczmy, co my tu mamy. To jest pierwsza, tak? Tak, dobra. Po przybyciu do GIS-u miałem wrażenie, że coś tu nie gra. Wszyscy pracujący tutaj ludzie patrzyli na nas podejrzanym wzrokiem, dodatkowo szepcząc sobie coś do ucha jeden drugiemu. Oni coś knują i za wszelką cenę chcą to ukryć przed światem. Dowodem na to są... pracownie chemiczne, w których znajdują się mieszanki wybuchowe połączone z czarnym lodem. Każdy pamięta katastrofę na wyspie Beta spowodowaną eksplozją prototypu napędzanego czarnym lodem. A to interesujące. Znam się na tym i bardzo dobrze wiem, że to, co oni robią, może zagrażać otaczającemu nas krajobrazowi.
Gdy zastał nas wieczór, pracownicy Legisu przenieśli nas do piwnicy. Podejrzane. Pewnie do gułagu, a nie do piwnicy. Ktoś pan może pomylił miejsca. Może jesteśmy w Rosji, to jest Syberia może. I don't know. Nad ranem do naszego pomieszczenia przybył Peter Richardson. Na jego twarzy było widać uśmiech, był on zadowolony z faktu, że przybyliśmy do tymczasowego Instytutu Snow. Okej. Okay. Przyniósł nam również alkohol, który dziwnie smakował, jak mówili inni, jak jednak obiecałem sobie nie pić. No każdy ma obietnicę, chociaż wątpię, że bez wody długo można przeżyć, panie Charlesie. Cholera, jasna, mogłem się tego spodziewać. Po 20 minutach od spożycia alkoholu wszyscy zaczęli się trząść, niektórzy zginęli. To była pułapka, na szczęście im uciekłem, ale to kwestia czasu, aż mnie znajdą. Ciała zatrutych wynieśli na zewnątrz, a następnie podpalili, grzejąc się przy nich. A to dranie. Jasny Gwint, no zauważyli mnie. Jeżeli to czytasz, proszę iść na wschód od bunkra, który zapewne niedawno znalazłeś. Słyszałeś? Słyszałem od pracowników stacji radiowej, że znajduje się tam opuszczony kompleks mieszkaniowy, w którym można się ukryć przed snu. Wybacz, ale muszę się pospieszyć, Charles. No. No słuchaj, jak ciepłe, to każdy by skorzystał, no. Pamiętajmy o tym, każdy jest do czegoś zdolny. Nawet do takich okropnych rzeczy, niestety. Teraz jakoś zejść na dół, ale bez bicia się, no cholera jasna. Dobra. Wbiję na chwilę. Zobaczmy, czy tutaj czegoś jeszcze nie zostawiłem. Charles and Simon 76742. Może to o to chodzi. Może to chodzi z tym kodem. Czekajcie, zobaczymy. Nie. Czyli to nie jest połączone z innym skanerem. Dobra, tu możemy wyjść w takim razie. Jest tak, tu nic nie ma. Tu jest zombie. Tu raczej nic nie ma. A tu jeszcze... Charles i Simon. Thomas i Jake. Nogawice kolczaste. Przydadzą się. Dobra, bierzemy wszystko, co może być potrzebne do jedzenia. Zatrucie. Okej, czyli tym ich truli. Okej, no. Jest. Żelazny hełm, lodowi pustelnicy, surowy, mieczony i zatrucie też. Dobra, mamy całą zbroję i teraz... Lodowi pustelnicy. William okazał nad ranem wysłać sygnał radiowy na całą wyspę. Niedługo na wyspę Beta ma przyjść fala zimna, która spowoduje on nieodwracalne skutki snu, z czego nazwie się nie... Zadzwoniona za najgorszym wypadku. To chyba już było. Mam takie wrażenie. Dobra, więc tak, tymczasowy obiekt możemy wyrzucić. A wodę se zostawię. Dobra, noktowizja. Noktowizja, będą butelki do wody i teraz tak. Miecz w rękę. I teraz najważniejsza wiadomość. Jak to tam było? Babka, szczęście. Dobra, muszę teraz znaleźć informację, gdzie to było na temat tego, że... Idź na wschód od bunkra. Ty zapewne niedawno znalazłeś. Słyszałem od pracowników stacji radiowej. Na wschód od bunkra, który na pewno niedawno znalazłeś. A, chodzi o tego bunkra? Znaczy, nie tego, tylko... Chyba wiem, o który chodzi. Czyli co? No to takie... No to teraz wracanko w takim razie. Ile ma materiał? 9 minut? Za mało, lecimy, wracamy. W ogóle zabawne będzie, jak my skończymy zaraz tą mapę w ogóle. Wow, nie mamy miejsca. Kości wyrzuć. Stary, kości wyrzuć. Dobra. Co to jest za... Nie, co to jest za notatka najpierw? Dziwny człowiek. No, dziwny człowiek to mogę wyrzucić, bo to już wiemy. Teraz muszę tylko wrócić do... bunkra. Dobra, już. Jestem na dobrej drodze. Troszeczkę się zgubiłem, ale na szczęście okazało się, że już wiem, gdzie w dobrą stronę idę. I w ogóle... 2-3 tygodnie nam podobno zostały. Dostaliśmy taką informację wychowawczyni. Nie wiem, czy to jest prawda, czy nie. Ale to byłoby interesujące, ale w sumie... Sezon grypowy zmierza. Wiele osób jest...
W szkole i trudno jest zachować w ogóle jakiekolwiek zasady epidemiologiczne. A poza tym zastanówmy się. Oj, musiałem wziąć pokojowy, bo coś się. No po prostu nie mogłem wytrzymać. Bo jaką cholerę? Wypuszczać uczniów, znaczy w sumie nie po cholerę. W sumie jest jakiś cel tego. O, jest bunkier i od bunkra na wschód, dobra. No, także, no, jakby to powiedzieć. Ja po prostu się zdziwiłem. Aż się zdziwiłem. Dobra, wypijemy wodę. No ty... Dobrze, że mam ten miecz z zaklętym ogień 2, ale wygląda to, że jest tak zimno, że nawet nie da się... Nawet nie da się niczego zrobić. Wiecie co? A wezmę tak. Aha, ha! Nic mnie nie zabije teraz. Będę mógł spokojnie biegać, dobra. Na wschód, ale to jest bardzo ciekawe, że 2-3 tygodnie przejdziemy. Ale okej, przynajmniej będziecie mieli materiały, co nie? Na kanale wrzucane. A przy okazji w ogóle... Podobno pojawiły się informacje o tym, że w jakiejś... Wow. Pojawiły się informacje, że podobno w jakiejś szkole... W Kujawsko-Pomorskim województwie, w Unisławowie... Doszło do zakażenia, znaczy... Badała się nauczycielka. Okej, zbadała się. No i co dalej? Zbadała się i mimo to, że się badała, poszła do szkoły na rozpoczęcie roku szkolnego i wiecie, co się okazało? Była zarażona. I cała dyrekcja poszła na kwarantannę. No i bardzo dziękuję. That's the best thing you ever done. Ale naprawdę, no... Po co iść, jak się robi testy, po co iść do szkoły? Wiesz, wiadomo, że to jest naprawdę niewiadoma i może być na przykład właśnie jak w tej sytuacji, że okaże się, że nauczyciel jednak jest zarażony koronawirusem i cała dyrekcja co? Cała dyrekcja szlak trafi, a przy okazji jeszcze nie ma komu uczyć. Ale wiecie, no, dla nas to plus, no. W dłuższe wakacje. Dobra, teraz pytanie, bo miałem być ten kompleks mieszkaniowy, a na razie go nie widzę, na razie to wchodzę na jakąś górę. Czekajcie, się dokładnie przyjrzę wszystkiemu. Mam nadzieję, że już noc się kończy. No, już się kończy powoli. Liczyć teraz tylko na to, że tutaj gdzieś będzie jakiś kompleks. Albo go z góry zobaczę, co tutaj jest. Wait a minute, co tu jest? Jakieś takie chmury. A, to chmury po prostu. No ale dobra, zjeść. Trzeba się dobrze najeść, dobra. No trochę tu śniegu jest. Mam tylko pytanie, czy to jest blisko ten kompleks, czy on jest naprawdę daleko? Mówię, będę tak dalej szedł. Na wschód. I jak nie znajdę tego kompleksu, to po prostu będziemy powoli się będziemy się wracać i będziemy aż tak szukać i szukać. No mi się wydaje, że tutaj gdzieś musi być ten kompleks, bo to niemożliwe, że tu niczego nie będzie w tym lesie. No powiedz, że tu będzie jakiś kompleks, no ludzie, no. Cały czas zmierzam w dobrą stronę, ja to wiem, ja to czuję. A dodatek wody nie mam, szlakby to. Halo, jest tu... It's water here. Thirst, I'm so thirsty. Teraz omijać wszystko, co tu jest. I szukać lodu. Ziemia. Nawet nie próbuj. Konusie. Daj mi wody. Wody. Nie podchodź. Don't touch me.
don't touch me there. This is my no-no square. O, jest. Jest woda. A tam jest palący szkielet. To jest palący się ząbcie i nawet nie próbuj, bo dostaniesz zakręty ogień 2. Czasem tego chciałeś. YOLO. Dziękuję. Teraz tak. Może to tutaj chodziło, że coś będzie? I don't know. Zaraz to sprawdzimy, tylko się napiję. A ty, mój kolego, się spal. Ze wstydu. O, dziękuję. Dobra, i... No i mamy pełne butelki wody, dobra. To jest tak, najważniejsze pytanie, czy tutaj coś będzie? O, tutaj. Ja czy obok ciebie czasem nie byłem? Mam parę pytań do... Dlatego, gdzie jest ten kompleks, dobra. Dobra, no cóż, cały czas na wschód. Cały czas na wschód. Mam nadzieję, że zaraz się nie okaże, że Charles... Wiecie, is dead tak naprawdę, że tak naprawdę on się gdzieś zatrzymał i dalej musimy iść sami, bo to troszeczkę... No, kituwa no trochę, no... Trzymasz wiarę w kolesiu, że przejdzie tak wiele? Swoje można powiedzieć nawet przyjacielu, druhu. A on... Miera. Nawet nie na twoich oczach. Napijemy. Dobra. Cały dzień tylko katar mnie będzie. Dobra. Pójdziemy bardziej tak. Mam nadzieję, że coś znajdziemy. No, mówię, będę cały czas iść ten wschód. Będę cały czas męczył temat wschodu. O, ludzie, troszeczkę wody wymarnuję, wam powiem. No mówię, jak tu są drzewa, to musi coś tutaj być. Teraz się okaże, że my tak idziemy, a tu nic nie ma. Dobra, 3 butelki wody, let's go. Jak mi się skoczą te 3 butelki, to już będę musiał iść powoli i szukać. Jest kompleks mieszkaniowy, jest, kuźwa. Już myślałem, że go nie znajdę. Już byłem taki bardzo pesymistycznie nastawiony do tego, że go znajdę. To koniec, Alex. Oh my god. Coś ty zrobił. No gdzie na moim filmie? No nie można tak. Dobra, więc tak. Jest kompleks. Facet, który się powiesił na... drewno. Drewna nie ma. Skrzynki. Trzeba będzie się dostać z innej strony, ale przede wszystkim woda. Tartak, wejście główne. Sprawdźmy wszystko po kolei. Wszystko sprawdźmy. Może tu jest jakieś... Bo to jest opuszczony kompleks mieszkaniowy, co nie?
To musi tu być. Okej, okay, dobra, woda. W takim razie. No i dziękuję. Woda jest, dobra. No dobra, zaczniemy od noclegowni dla pracowników. Albo zaczniemy od tartaku i będziemy tak iść po kolei. No przykro mi, Alex. Takie rzeczy się zdarzają, niestety. O no. Na to ja się nie pisałem. Śmierć wam, frajerzy. No i znowu coś wysadziłem, no nie wierzę, no. Człowiek stara się jak może, a tu... Nie! Bo zabije... Zabije życie na tej planecie. O, uznajmy, że tak to wyglądało. A drzwi nie było. Dobra. Więc tak, mamy tartak. Tak, tak. Tartak. Drewno. Żelazne siekierki. Drewno mi się raczej wydaje niepotrzebne, ale wezmę. Może do palenia. Dobra, tu jest żelazna zbroja. A tu mamy jakiś... No i trochę węgla. Wezmę go. Nikt mi nie powiedział, że nie mogę. Dobra. Idziemy na górę zobaczyć, co tam jest. Mięso wyrzucę, bo mięso mam już teraz na to. Tu nic nie ma w skrzyni. O! Charles! Ty żyjesz! Charles! Wskazówki rady. Charles, kuźwa stary, ty! Ty żyjesz! Ja myślałem, że ty zdechłeś, jak Jake wy... Łocie panie, dobra. Widzowie, co powiecie na to? Tutaj kończymy odcinek. Z panem Charlesem z tyłu. I spodziewałem się, że Charlesa spotkamy, ale tak. W następnym odcinku rozmawiamy z Charlesem. Dowiemy się, co od nas pan Charles chce. A to będzie na tyle w tym odcinku. Zostawcie łapkę w górę. I spotykamy się w następnym odcinku z Charlesem. Trzymajcie się, ciao!